Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Aleja Gwiazd Siatkówki, impreza, dzięki której w mieście regularnie pojawiają się odciski dłoni najlepszych polskich siatkarzy, będzie gościć w Katowicach do 2030 roku. List intencyjny w tej sprawie podpisano w willi Goldsteinów. Dzisiaj ugruntowujemy właściwie pewną już, można powiedzieć, tradycję Alei Gwiazd, która odbywa się właśnie w Katowicach. I bardzo się z tego cieszę, że najbliższa impreza to już maj i 25 maja będziemy mieli nie tylko Aleję Gwiazd i kolejnych wspaniałych siatkarzy, którzy odciskali swoje dłonie w tej naszej alei przy ulicy Alei Korfantego, ale i również będziemy mieli możliwość obserwowania zmagań polskiej reprezentacji piłki siatkowej mężczyzn z niemiecką reprezentacją piłki siatkowej mężczyzn w meczu towarzyskim, oczywiście w naszej hali widowiskowo-sportowej Spodek. Po podpisaniu listu intencyjnego prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej przekazał na ręce prezydenta Katowic pamiątkową koszulkę reprezentacji Polski ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn oraz brązowym medalem Siatkarskiej Ligi Narodowej. Oba turnieje, w których polscy siatkarze zajęli miejsce na podium, rozgrywane były w zeszłym roku. Super, że nam się udało to wygrać obydwa mecze ciężkie, szczególnie pierwszy, drugi też, udało nam się troszeczkę uciec, lepiej trafialiśmy. Myślę, że to zadecydowało. No i dobra obrona, bo znowu 60 punktów tylko straciliśmy, a to jest dobry wynik. Myślę, że każdy z nas dał się wszystko. Myślę, że się postawiliśmy. No, pierwsza połowa była bardziej wyrównana, w drugiej niestety już przeciwnicy nam troszkę odjechali. Może zabrakło sił, no nie wiem, nie byliśmy w stanie ich dogonić. To 50. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, człowieka bez wątpienia wyjątkowego nie tylko dla Śląska, dla całej Polski. Już jako znany polityk przystąpił do realizacji tego marzenia. To stąd wzięły się powstania śląskie, plebiscyt, wreszcie rok 1922, w którym część Górnego Śląska została objęta przez Rzeczpospolitą. W dniu moich urodzin, tak jak się kiedyś mówiłem. Dziewiąta edycja turnieju o Czarny Kamień Śląskiego Klubu Karningowego zaczęło się 9 lat temu przy okazji 10-lecia naszego klubu. W 2013 roku. Dzięki współpracy z miastem Katowice, Mosirem Katowice, możemy tutaj co roku gościć karolerów z całej Polski, a i nie tylko, bo też z różnych zakątków świata. Coroczna frekwencja dopisuje, także mamy nadzieję, że jeszcze za rok uda się kolejną edycję, już jubileuszową, 10. zorganizować. Tegoroczna edycja biegu Korfantego jest absolutnie wyjątkowa, przede wszystkim 150. urodziny Wojciecha Korfantego, więc świętujemy tą rocznicę w sposób wyjątkowy, ale także dzięki wsparciu UNICEF-u bieg ma swój wymiar, swój nowy kolory. Na linii startu pojawią się obok Polaków także przedstawiciele z Ukrainy, ale także z innych krajów. Wielkie brawa! To jest niesamowite, że miasto Katowice wyszło z taką fajną inicjatywą, że zasponsorowało bieg za darmo, dało piękne koszulki i propaguje zdrowy styl życia. Mega emocje, super trasa, zadowolony. Bardzo dobry czas, moje wykonanie, więc się mega cieszę. Jeszcze miło, że przebiegłem w tym upale, mam dużo energii, jeszcze bym pobiegał. 14 na pewno, wielkie brawa, jest właśnie! Jesteśmy w katowickiej walcowni. Mamy tutaj trzy festiwale. Jest to festiwal azjatycki, festiwal kawy i czekolady oraz festiwal piwa, wina i trunków rzemieślniczych. Tak więc szeroka oferta dla odwiedzających. Miło można spędzić czas zarówno w porze obiadowej,
jak i tej deserowo-kawowej, a też zakupić coś mocniejszego do napicia. Są to wysokiej jakości produkty, jeżeli chodzi o czekolady czy słodkości, ręcznie tworzone, z dbałością właśnie o detale, o jakość. Są to manufaktury, które zajmują się tym na co dzień, więc i można poznać historię powstawania tych produktów, ale także dobrać dla siebie względem walorów smakowych odpowiednie czekolady czy słodkości. 3, 2, 1, start! I ruszyli! Dzisiaj jesteśmy na Aktywusie w Ligocie, drugi bieg na Kokocińcu. Znajdują się na terenie Lasów Panewnickich w sąsiedztwie Uroczyska Buczyna, czyli Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Jesteśmy tutaj, żeby biegać, aktywnie spędzać czas, chodzić z kijkami, po to, żeby tutaj pokazać te piękno Lasów Panewnickich. Trasa jest na dystansie 5 km, biegacze na dystansie 10 biegną dwie pętle. Terenowa, crossowa trasa, myślę, że wymagająca dla każdego uczestnika. Bardzo fajnie się biegło. Te lasy są przepiękne, ja uwielbiam tutaj biegać. Jestem zwolenniczką w ogóle biegania po lesie. Pogoda po prostu piękna dopisała, także idealne warunki. Tak jest, piękna piąteczka. Mamy tutaj zwycięzcę biegu na dystansie 5 km. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.